Witam Was serdecznie, to jest program Pogotowie Rodzinne. Dzisiaj zaczęliśmy nietypowo, bo będziemy rozmawiać o tym, jak nauczyć się rozmawiać, a ten film, który przed chwilą widzieliście o cyfrowej demencji, właśnie był takim pouczającą myślą może, która będzie nam dzisiaj przyświecać, że naprawdę tracimy tą zdolność rozmawiania ze sobą. Często patrzymy w komórkę czy w ekran komputera i zapominamy o człowieku, który siedzi obok nas. Dzisiaj ważny temat w studio. Radosław Kopeć, witam cię serdecznie, pastor Paweł Chojecki, Maciek i Amelka Machołowie, witam was serdecznie i Agata Machała. Mam nadzieję, Agata, że nam trochę powiesz, jak to teraz jest w szkołach. Czy jeszcze ludzie rozmawiają, czy tylko patrzą w komórki, czy jeszcze ze sobą rozmawiamy. Czekamy też na wasze pytania, wasze przemyślenia, możecie pisać na czacie, na Twitterze. Na początku was zapytam, dlaczego w zasadzie mamy problem z tym rozmawianiem, no bo to wydaje się taki temat oczywisty. Ludzie zawsze ze sobą rozmawiali, zawsze były tematy do rozmowy, a dzisiaj jest z tym kłop. Dlaczego według was dzisiaj jest trudniej nam rozmawiać niż to było kiedyś? Myślę, że podstawową przyczyną jest to, że wszystko, co potrzeba, mamy. Bo po co ludzie ze sobą rozmawiali? No, że czegoś potrzebowali, nie? Albo potrzebowali pomocy, albo potrzebowali ochrony, albo potrzebowali jedzenia, jeszcze tam czegoś, nie? Teraz człowiek jest tak otoczony różnymi gadżetami, pomocami, że prawie, że nie wychodząc z fotela, już nie mówię nie wychodząc z domu, ale nie wychodząc z fotela komputerowego, no jeszcze jeśli mamusia przywiezie jakąś karmę suchą, nie? Że dojeżdża coś tamtego, to już praktycznie jakby siedział na nocniku, to już by nie musiał się ruszać i byłby szczęśliwy, czyli wszystko ma, będąc sam. No to po co ma rozmawiać z kimś? Czyli nie mamy po co rozmawiać. No tak. Jak myślicie? Tu jest jeszcze jedno pytanie, dla w ogóle trzeba by sobie powiedzieć, dlaczego ludzie potrzebują rozmawiać. Potrzebujemy, bo nie pochodzimy od małpy. Nie? Teraz nasza kultura skraca tą odległość między zwierzętami a ludźmi. Widać, że ten przeświat nauki kultura pokazuje nam zwierzęta, jak oni funkcjonują, żebyśmy sami funkcjonali, że to jest jakiś punkt odniesienia, nie? A to nie. Bóg nas, mam bliżej trzymać, Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo i to budowanie relacji przez rozmowę, my tego potrzebujemy, ale też to nas rozwija. Nie? I kiedy my z tego rezygnujemy, to autentycznie upodabniamy się do świata zwierząt. Tutaj wspomniałeś ładnie o słowie. Bóg, między innymi jedno z imion Boga, to jest właśnie słowo, to wzięło się, nie wzięło się to tak, Bóg nas, z nami się skomunikował przez Pismo Święte, a to jest słowo, też nazywane Słowem Bożym. Dlatego człowiek bez komunikacji, bez komunikowania się jest dysfunkcyjny. Kiedyś nawet tam czytałem coś takiego, że ludzki mózg źle się rozwija, jeśli nie ma dobrze wykształconego aparatu mowy. I te wszystkie bajki z Indii, czy tam jakichś innych zakątków świata o tym, że znaleźli dziecko, coś tam z wilkami, był taki fajny, nawet chyba taki film powstał, Księga Dżungli, czy coś takiego. I to on był taki bysty i tak dalej. No to jest tylko baśń. Nauka przeczy akurat w tym wypadku, możemy się z nią śmiało zgodzić. Ciekawe właśnie ta myśl o wymianie informacji, to jest też kolejna potrzeba, nie tylko tam, żeby podnieść coś i taką no, fizyczną mieć pomoc, ale człowiek, żeby zdobywać wiedzę, potrzebował kiedyś rozmawiać z innymi ludźmi, a dzisiaj wydaje mu się, że wszystko sobie wstuka i tak dalej i mu Google podpowie i już będzie mądry, nie? Że kiedyś mądrość zdobywało się przez rozmowę, oczywiście przez tam obserwowanie i tak dalej, ale przez wymianę informacji. Bardzo... Ja mam jeszcze taki obrazek w pamięci, takich ławeczek przed domami na wsiach. To było urocze, prawda, bo te babcie właśnie zdobywały te informacje, obgadywały sobie sąsiadki, no, dzieliły się jakimiś tam przepisami, no, ale była ta taka no, wspólnototwórcza rozmowa. Teraz te ławeczki niestety są już puste. Ja się kiedyś z tych ławeczek śmiałem, będąc takim młodym, zbuntowanym metalowcem, to się śmiałem z tych różnych ławeczek, z tych babci tam siadały. Teraz już tych latek mi troszkę przybyło i troszkę już na świecie różnych rzeczy widziałem. I tak jak ty mówisz, naprawdę żal tych ławeczek. Tam się działy naprawdę rzeczy, o których teraz nawet ludzie nie marzą, bo nie wiedzą, że jest taka możliwość. To, że się tam w drugiej sąsiadce omówiło pewną część ciała sąsiadowi, tych wszystkich młodych, którzy tam hulają, nie wiadomo po co i na co się to wszystko omówiło, to już pomijam, ale wtedy przez tę rozmowę robiła się pewna więź. I jak się komuś zapaliła stodoła, to sąsiad chociażby z końca wsi brał wiadro i leciał.
Teraz, jak się dzieje sąsiadowi krzywda, to się puszcza psa z łańcucha i zamyka drzwi na klucz. Nie moja sprawa. Ale tu właśnie powiedzieliście też, że to były takie przesiadywania, no ale takie relacje, rozmowy to też dużo czasu zabierają, a teraz przynajmniej młodym osobom się wydaje, no że przecież tyle jest rzeczy do zrobienia, do zobaczenia, że tak naprawdę gdzieś nam ten czas na rozmowy ucieka. Wydaje nam się, że nie mamy tego czasu, no i po co to marnować ten czas na przykład, no, żeby A mogę jeszcze coś rozmawiać. Do tych ławeczek dojść, bo to była bardzo ważna też taka komunistyczna, można powiedzieć, część oddziaływania na społeczeństwo. Żeby złamać te kontakty międzyludzkie, żeby tylko dlatego, szczególnie jak ktoś wyjeżdżał do Czechosłowacji albo na Węgry. W Polsce to trochę było, ale się tak nie rozprzestrzeniło, że były takie szczekaczki, takie na słupach telegraficznych. Na Słowacji działają do tej pory. Tak, były te tak szczekaczki, jest. Gdzie ciągle leciała taka komunistyczna jakaś muzyka albo przemówienie jakichś kacyków komunistycznych, żeby ludzie tylko słuchali tego, co władza nadaje, a nie rozmawiali między sobą. I tutaj mówimy o tych kołach obywatelskich na Węgrzech, o Viktorze Orbanie, protestancie, premierze, patriocie i tak dalej, ale jest drugi człowiek, który wcześniej poszedł w tą stronę. To jest już nieżyjący niestety architekt węgierski. On jeszcze żył za komuny i postanowił no, w jakiś taki sposób podminowujący komunę zacząć zmieniać obyczaje społeczne. I zamiast tych szczekaczek i tylko tego, żeby ludzie słuchali i takie zombie chodziły po wsi, to zaczął budować taką architekturę, lekką architekturę na placach, bo wiecie, jak plac, słońce albo zimno, deszcz pada, no to nie tego. To on takie dachy, takie zadaszone powierzchnie na placach i to wyzwoliło w mieszkańcach wsi, mamy gdzie się spotkać. Tak jak te ławeczki, o których mówicie, no to zaczęli się spotykać właśnie w tych zadaszonych pomieszczeniach, tam jakieś ławeczki i zaczęła żyć znowu. Komunizm nie zniszczył tych relacji i na tej bazie, myślę, zresztą on wspierał Viktora Orbana, powstały później te koła obywatelskie. Makowec, no i zdaje się. Tak, o, dzięki. I rzeczywiście Makowec. Widać, jak sama przestrzeń też właśnie determinuje relacje między ludźmi. Czy mogłabyś, Agata, powiedzieć, jak to teraz jest w liceach, czy w ogóle jeszcze młodzi ludzie właśnie rozmawiają, czy w ogóle tęsknią też za takimi bliższymi rozmowami? To znaczy, tak obserwując, no sama to też znam z autopsji, że jednak najłatwiej porozumieć jest się przez internet, przez komunikatory, messenger jest no po prostu tak jakby drugimi ustami, można powiedzieć. On się staje, no najłatwiej jest po prostu tak się porozumieć, nie trzeba nawet zadzwonić do nikogo, wystarczy napisać i też często widzę tak, biorę poprawkę, mówię, rozmawiam z kimś i referuję jakąś rozmowę albo coś przytaczam z rozmowy z kimś i tak się poprawiam, że nie rozmawiałam, tylko pisałam i tak sobie zdaję sprawę, że pisałam z kimś i to nie jest zupełnie to samo. Jak później rozmawiam z tą osobą, to zupełnie inne odczucia mam na temat, na jakiś temat, czy zupełnie inne emocje są w związku z tym, więc myślę, że to mimo, że ta komunikacja jest ułatwiona, to jednak to nie jest to samo, co rozmowa. Tak jak mówicie, no teraz mamy dużo trudności, bo z jednej strony mamy ten swobodny dostęp do informacji, z drugiej strony, tak jak mówisz, Agata, że to też jest łatwiejsze, po prostu komunikowanie się przez internet, ale jak właśnie myślicie, możemy odwrócić ten trend, żeby po prostu zacząć spędzać czas ze sobą i prowadzić tematy nie na jakieś takie błahe sprawy, tylko żeby rzeczywiście ta rozmowa to była wymiana myśli. Trzeba jeździć na zjazdy, iść pod prąd i zjazdy chrześcijańskie. No, proste rozwiązanie. No, co tu więcej wymyślimy? Mi jeszcze tak może się myśl taka przyszła do głowy odnośnie tej komunikacji, tego messengera. To takie zjawisko, że my kiedyś mówiliśmy jakby pełnymi zdaniami, a SMS-y strasznie zubażają wypowiedź. Ja teraz widzę, jak dzieci, nawet moje, wysyłają sobie takie skróty po prostu. Nawet to nie jest jakieś zdanie zbudowane, albo te emotki zastępują wypowiedź i to jest naprawdę takie przykre, jak się na to patrzy. Także, no nie wiem, to zubaża w ogóle
rozwój umysłowy tych dzieci. Tak jak widzieliśmy na tym filmie, że rzeczywiście to były badania, co prawda, na myszach, na zwierzętach, ale rzeczywiście są pewne nieodwracalne zmiany w naszym mózgu, właśnie spowodowane przez telefony, przez telewizory, także widać, że naprawdę, szczególnie jeśli chodzi o młode pokolenie, my musimy o nich zawalczyć. No właśnie, i to jest odpowiedź na twoje pytanie. Trzeba zawalczyć o młode pokolenie. Limitować dostęp, myślicie, do telefonu? Niestety technika już poszła tak w górę i pewnych rzeczy już wyeliminować się nie da. I musimy nauczyć się z tym żyć i nauczyć się mądrze z tego korzystać. Tak jak alkohol jest dla ludzi, dla mądrych, odpowiedzialnych ludzi i ja bym go nie przekreślał absolutnie. Oczywiście ludzie głupi, czy jacyś nieopanowani, czy już nazwijmy sobie ich jak tam trzeba, będą źle z niego korzystać. Tak samo i tutaj. No, kto biznesy jakikolwiek prowadzi, to doskonale wie, że teraz bez telefonu, czy bez skrzynki mailowej, bez tego messengera, ja go akurat nie posiadam, ale no to sobie biznesy nawet na jakąś taką dużą skalę ciężko wyobrazić, żeby to prowadzić. Tylko musimy nauczyć się w tym dobrze pływać w tym stawie. Z umiarem. No z techniką nie będziemy walczyć, trzeba tylko proporcje jakieś zachować. Tak. Ja pamiętam, jak byłem młody i chociaż żyłem w czasach, kiedy jeszcze nie było tam takich SMS-ów czy tam telefonów komórkowych, i choć miałem sporo kontaktów takich indywidualnych, osobistych, to z perspektywy czasu wiem, że nie umiałem rozmawiać. Nie? Że to były takie, to było bardziej jakiś, może wymiana informacji na takim bardziej ubogim poziomie. Coś wspólnie się robiło, ale rozmawiać o problemach, o głębszych sprawach, o marzeniach, to się dopiero nauczyłem w kościele. Nie? Że to zobaczyłem ludzi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać. Było dla mnie szok, nie? I bo ja bardziej byłem nauczony, nie wiem, wyrzucania emocji, gdzieś się wspólnie coś robiło, nie? A później zobaczyłem, że można się nauczyć rozmawiać, nie? I tylko trzeba się nastawić, nie? Że to jest ważne i to jest bardzo potrzebne człowiekowi do rozwoju, ale też do samopoczucia. Rozmawiać, stawiać trudne pytania, drążyć, śmiało mówić o swoich marzeniach, właśnie ta śmiałość, nie? Ludzie się boją rozmawiać, nie? I trzeba przełamać przełamać ten strach, że jak z kimś, możesz się z kimś znać, ale jak się nastawisz na rozmowę i porozmawiasz, to nagle ta więź się mocno pogłębia, bo żeście porozmawiali. Ja tutaj bym jeszcze dodał do tego, co mówisz, coś takiego, że rozmowa, tak jak ty mówisz w kościele, ja mu się też podpisał pod tym jak najbardziej, to ona uzależnia. I później jak się coś dzieje w życiu, coś radosnego, czy coś smutnego, to ja tak mam, wy też tak macie i to jest chyba dość normalne, to człowiek tęskni za kontaktem, żeby to powiedzieć. Spotkać się z przyjaciółmi i się tym podzielić. Czy radością, czy smutkiem, czy problemem. Co mamy zrobić? Przecież ile myśmy spędzali czasu u Pawła głównie w domu, w rezydencji blokowej. W pałacu. M5. Tak. Bywały rozmowy po świt i człowiek się już nieraz może nie kładł spać, tylko jechał do roboty i wieczorem zaczynaliśmy od nowa. To właśnie to, co mówicie, to są takie prawdziwe rozmowy, kiedy pokazujemy siebie tacy, jacy naprawdę jesteśmy, tylko tak jak mówicie, że do tego potrzeba odwagi, ale właśnie skąd ją wziąć, skąd właśnie wystawić, mieć tą motywację, żeby się wystawić na to ryzyko po prostu pokazania się innym i wyjścia też do innych z inicjatywą. No chyba dom rodzinny jest takim miejscem, gdzie dziecko uczy się tego odwagi właśnie formułowania i wyrażania swoich myśli, licząc się także z jakąś krytyką, czy ktoś się nie będzie zgadzał, że to szczególnie między rodzeństwem jeden powie, a ty głupia jesteś, nie? I tam uzyska taką, że tak powiem, recenzję dla swoich wynurzeń. Ale myślę, że dzieci po pierwsze powinny widzieć rozmawiających rodziców. Bo to jest jeszcze nie umieją mówić te dzieci, ale już podobno nawet w tym prenatalnym okresie już wiedzą, co się dzieje, czy słyszą muzykę, czy słyszą, czy rodzice się kłócą, czy mama jest sama i nikt do niej nie mówi, czy też słyszą słowa, o, kocham cię i tak dalej. No intonacje. Tak, to już dziecko w łonie matki rozpoznaje te różne rzeczy, że wie, że o, to jakieś fajne środowisko, to się wtedy chyba bardziej pcha, nie? Jak słyszy, że tam no, jest miłość, ciepło, jakieś dobre
rzeczy, później już się rodzi i obserwuje swoją rodzinę, to musi zobaczyć rodziców rozmawiających ze sobą. To jest pierwsze primo, nie? To jest jak nauczyć się? Rodzice mają ze sobą rozmawiać. Jeśli rodzice pójdą w kierunku takiej izolacji ze sobą albo takich rozmów tam, czy jest chleb na jutro, ten poziom, no to i dziecko wyrośnie dokładnie na takiego samego mruka, czy no, w pewnym sensie niepełnosprawną społecznie osobę. Jeśli z kolei najpierw rodzice ze sobą rozmawiają, dają dzieciom wzór tego, no to rodzice, znaczy dzieci, później szybko pchają się, żeby też wejść w te rozmowy. Ja pamiętam, jak niekiedy przytuliłem Marzenę, to co się działo, co robiły dzieci? Cokolwiek by nie robiły w tym czasie, nie wiem, czy u was jest podobnie. Zaczynają się. Od razu lecą i się pchają między nas, nie? Albo nas otaczają wiankiem, albo między, nie? Że, no ale jak wczoraj mieliśmy taką sytuację. No to właśnie o tym mówię, nie? Myśmy tego samego, że dzieci chcą uczestniczyć w tym świecie, nie? Jeśli jest dobry świat rodziców, rodzice rozmawiają ze sobą, mama z tatą, nie? No to te dzieci, jak już tylko zaczynają rozmawiać w miarę płynnie, no to zaczynają wchodzić w te rozmowy. Pytają, przeszkadzają i tak dalej. No dobra, trzeba to oczywiście odpowiednio skanalizować w domu, nie? Żeby nie zdominowały dzieci, ale to rodzice mają najpierw przez wzór, a potem przez właśnie, tak jak Radek powiedział, takie głębokie rozmowy, nauczyć dzieci, dać im odwagę, że to jest ważne to, co ty mówisz, że możesz się od innych czegoś dowiedzieć, że też możesz błądzić, bo przecież dzisiaj człowiek młody, ten tak zwany millennials, to on uważa, że on się nie może mylić, nie? On rośnie w poczuciu, że on wszystko wie, bo mu Google powiedział. No i on jest najmądrzejszy, on ci będzie pouczył starego, doświadczonego capa, to ci przyjdzie i on, co mi będzie kto mówił? Nie? Także to jest właśnie ten efekt tego pokolenia wychowanego nie w normalny sposób na rozmowie i przejmowaniu od starszego pokolenia mądrości, tylko takich pyszałków internetowych. Nie? Ale to właśnie, co powiedziałeś, to najnowsze badania pokazują, że przeciętnie no, pary, tutaj jedna trzecia par rozmawia ze sobą mniej niż 30 minut dziennie, czyli widać, że... Aż tak długo? Myślałam, że krócej wyjdzie. Problem jest z czasem. Badanie, ja bym dał 3 minuty to sprzed 10 lat. 3 minuty dziennie, ale rzeczywiście jest, widać, że jest problem z poświęceniem czasu też na te rozmowy, ale tutaj konkretne rady też dla rodziców się pojawiają po prostu, żeby rozmawiać i pokazywać dzieciom, jak powinno być. Ale tak jak powiedziałem, to nie może być byle jaka rozmowa. Dzieci doskonale potrafią to ocenić, czy ci ludzie są zainteresowani sobą nawzajem, czy skupiają, czy na przykład tutaj mama tam ogląda serial, a tu z tatą tam przy obiedzie sobie gada, nie? Czy tam tata coś tutaj sobie, meczyk jakiś ogląda, skrócik, nie? A tu no tak, 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 tak i tak dalej. Dziecko to wyłapie. Może druga strona nie wyłapie, ale dziecko to wyłapie. Czyli to muszą być takie, odkładamy wszystko, patrzymy, że tak powiem, tylko na ciebie, poświęcamy ten czas, niech to będzie te 15 minut i pół godziny, ale wartościowej rozmowy. Dzieci nie muszą w niej uczestniczyć, ale mogą wiedzieć, że o, teraz oni rozmawiają. To jest coś ważnego, ta rozmowa. I nie zajmują się niczym innym, tylko skupieni są na sobie nawzajem. To jest trudna sztuka. Charakter first. Pomyśl dziś też o tej takiej właśnie pełnej dostępności dla drugiej osoby. Czy Radku, chciałeś coś jeszcze dodać w temacie? Też jeśli chodzi o takie konkretne zastosowania, jak uczyć dzieci rozmawiać ze sobą, to też na pewno trzeba chronić się przed takim myśleniem, że ja muszę w pełni wypełnić czas dziecka, nie wiem, taka czynność, taka aktywność, one muszą mieć czas no właśnie i na refleksję, to często o tym mówimy, nie? Ale refleksję przemyślenia i kontakt z drugim, żeby rozmawiali. Czy w domu, to siostry, czy brat, niech mają ten czas, gdzie się mogą ponudzić i coś wymyślić, ale żeby rozmawiały. Nie? Żeby tam, a nie, tu konie, tu basen, tu tam, tu się to, bo to wypełnia im czas, oni nie mają czasu, znaczy nie mają nawet, nie mają siły, żeby rozmawiać i siłą rzeczy będą w rozpędzie takim nierozmawiania ze sobą. To jeszcze was chciałam zapytać o, jeśli chodzi o rozmowy w grupie, bo często jest problem z tym, że mamy odwagę z kimś porozmawiać jeden na jeden, ale kiedy znajdujemy się w grupie, to rzeczywiście trudno nam się odnaleźć i wyjść do kogoś i jak myślicie, jak stać się tym atrakcyjnym rozmówcą też dla innych, bo czasem po prostu na przykład nikt do nas może nie podejść w grupie, no i wtedy my możemy się tak zniechęcić, że no, zamykamy się w sobie i właśnie włączamy telefon i sprawdzamy, co tam się dzieje na Facebooku. Są różne grupy i ja bym tutaj zaczął od tego, że tutaj zaczynają się już poważne schody, które mógłbym nazwać zaufaniem i w jednej grupie można powiedzieć,
o swoich myślach, wymienić myśli, jak to miś Puchatek mówił, podzielić się jakąś refleksją, jakimś spostrzeżeniem, a w drugich grupach lepiej siedzieć cicho, nic nie mówić, bo to się obróci przeciwko tobie i myślę, że takich grup, tych negatywnych jest teraz coraz więcej. Takie opuszczać. Tak, dlatego właśnie wtrąciłeś mi się słowa, chciałem powiedzieć, że ja osobiście, to jest moje prywatne zdanie, nie wierzę w takie grupy poza kościołem oczywiście. To w wielu grupach już byłem, w grupach, gdzie dzieliliśmy wspólną pasję, na przykład strzelectwo sportowe i tutaj na tej bazie możemy sobie pogadać, ale tylko na tej bazie. Absolutnie nikt nie wychodzi, ja też oczywiście nie, poza ramy danej pasji, że tak się wyrażę, czy jak kiedyś namiętnie chodziłem na ryby. Tam też nie rozmawialiśmy o niczym innym, tylko właśnie o tej czynności powtarzalnej, jak łowienie ryb. Ale to mówię, to robiłem z premedytacją, celowo i z pełnym rozmysłem, żeby się nie odkryć przed drugim człowiekiem, który na 99,9% wykorzysta to przeciwko mnie. Tylko czy jak wtedy możemy poznawać nowych, ciekawych ludzi, jak będziemy tak zamknięci przed innymi? No to jest jakiś kłopot, jest jakieś wyzwanie. Aczkolwiek poznaje się, ponieważ kiedy rozmawia się, i to miałem takich parę rozmów a propos zawodów, przy okazji zawodów strzeleckich, że fajne rozmowy wyszły, to się wyczuwa. Ja teraz tego nie wytłumaczę, nie powiem, że jak zobaczysz błysk w lewym oku, a nie w prawym, to znaczy, że można atakować. Nie, to się... Bratnia dusza wyczuwa, to się tak. Nazywa. Wypuszczasz balonik taki próbny, sondę taką, i nagle ono się okazuje, że nie odbija się od muru, tylko o... I już jest zupełnie zmiana tematu. To się rzadko zdarza niestety w świecie, ale... Psychologowie też potwierdzają, że na początku kontaktu właśnie człowiek próbuje wybadać drugiego człowieka, czy jest podobny do niego. Jeśli jest podobny, to rzeczywiście wtedy od razu ma do niego sympatię z samego tego faktu, że jest do niego podobny. Lubi siebie. Mamy egoizm zapisany w nas, ale chciałam was zapytać, jeśli chodzi o takie większe grupy, szczególnie tutaj, czy w szkole, czy właśnie tak jak mówicie, na zjazdach, młodzi ludzie się spotykają. I jak właśnie w takiej większej grupie pobudzić ich do rozmów głębszych, żeby to nie był ten właśnie czas zmarnowany? No to znaczy, ja kiedy przyszłam do mojej klasy obecnej w liceum, to nikogo nie znałam. Oprócz, chyba było kilka osób, które znałam z widzenia, ale poza tym z nikim wcześniej nie rozmawiałam i wiedziałam, że jeżeli nie wyjdę ja do kogoś, no to raczej nie mam się co spodziewać, że ktoś do mnie wyjdzie, no bo to były głównie osoby, które jednak znały się ze sobą z gimnazjum, były ze sobą, prawie cała klasa była już ze sobą zaznajomiona. No i postanowiłam, można powiedzieć, no tak, przebojem, no, próbowałam zagadywać do różnych osób z tymi, z którymi siadałam w ławce, czy na korytarzu, kiedy widziałam, że ktoś siedzi sam, albo po prostu próbowałam szukać okazji, żeby wyjść do kogoś i myślę, że to tak nie było od razu, nie było łatwo, dużo musiałam metodą prób i błędów jakoś się odnaleźć i dalej nie jest tak, że jakoś mi to łatwo przychodzi, ale było, można powiedzieć, tak opłacało się w tym sensie, że znalazłam ludzi, którzy, z którymi mogę rozmawiać, z którymi coś mnie łączy i też dzięki temu można zbudować taką platformę do rozmów głębszych, jeżeli się najpierw tą osobę po prostu pozna i da się poznać. Czyli rozmowy są dla odważnych. No tak, ja bym jeszcze dodała, że naprawdę trzeba mieć też coś do powiedzenia, czyli nie tylko żyć w świecie takim skupionym na jakimś jednym zainteresowaniu, typu powiedzmy gry komputerowe, tylko powiedzmy być taką, jak Agatka mówi, przebojową osobą, czyli czytać różne książki, pisać sobie bloga, gotować, mieć ulubione zwierzęta, jakieś inne pasje i wtedy, kiedy mamy jakby szeroki wachlarz swoich własnych zainteresowań, to akurat może trafimy do tej osoby z czymś, z jakimś tam podobnym, powiedzmy, tematem. Tak, tutaj właśnie mówicie bardzo ważną kwestię, że co ja mogę zaprezentować innym w rozmowie, ale tak jak wiemy, rozmowa to jest dialog i chciałam was zapytać, jak w sobie wzbudzić szczere zainteresowanie drugim człowiekiem, bo rzeczywiście to od razu wyczuwamy, czy ktoś jest zainteresowany nami z takich dobrych powodów, czy raczej po prostu rozmawia, bo rozmawia. Jak wzbudzić w sobie tą ciekawość ludzi?
Ja pamiętam, na studiach miałem taką... szukałem kontaktów, nie? Szukałem, żebym sobie mógł z kimś pogadać. Dość dużo było na tych studiach. Przez pierwsze 2 lata później już było dużo mniej, ale wyszukiwałem, z kim tu można pogadać na jakieś ciekawe tematy, nie? Ale autentycznie byłem zainteresowany tym, jakoś wyłapałem, kontakt, łapiesz, z kim się polubisz szybko, nie? I tak jakoś podchodziłem, coś tam zagadywałem i rzeczywiście wiele z tych takich kontaktów studenckich się przerodziło w to, że rozmawialiśmy, ale nie byłem tylko zainteresowany tym, żeby mu coś przekazać, ale byłem zainteresowany nim, żeby z nim pogadać, nie? Bo to jest ważna sprawa, żeby nie stało się to jakimś takim syndromem handlowca, że coś tam chce się popisać i coś mu tam powiem, bo na pewno nie wie i tu zabłyszczę, nie? Że tu to jest jakaś taka mieszanina z tym, że wiesz, o czym chcesz pogadać, ale jesteś zainteresowany tym człowiekiem, żeby z nim o tym porozmawiać, nie? I to jakieś tam się to w głowie pewnie dzieje, ale bo to się wyczuwa. To się wyczuwa, czy człowiek jest na tobie skoncentrowany, chce z tobą pogadać, czy tylko chce ci coś sprzedać, czy chce się popisać. Nie? Powiedziałeś tutaj słowo handlowiec, ja się zaraz poruszyłem. Pracowałem kiedyś w takiej ogromnej firmie, teraz bym powiedział, że w korporacji, ale to wtedy chyba jeszcze tak na to się nie mówiło. I może zabrzmi to mało skromnie, ale naprawdę miałem bardzo dobre relacje ze swoimi klientami. Towar miałem tak jak wszyscy inni oczywiście, ale tutaj właśnie myślę, że głównym sukcesem tych dobrych relacji z klientem to było to, że nawiązywaliśmy znajomość taką prywatną, że on chciał się dowiedzieć coś o mnie, ja się chciałem dowiedzieć czegoś o nim i to nie było sztuczne, tylko naturalne. No zwykle ludzie zainteresowani są innymi po to, żeby jakąś korzyść od nich uzyskać, czy na przykład jakąś ciekawą informację, czy żeby mu tam pomogli, czy im coś sprzedać, nie? Tak jak mówimy o handlowcach. No i jeśli na przykład jest sytuacja równoważna, tak jak mówiłeś na przykład o tych wędkarzach, nie? No to oni sobie nawzajem rozmawiają, żeby sobie pomóc, ten się pochwali tym, ten coś podpowie może i tak dalej, no to mamy mniej więcej równoważną sytuację, no ale wszyscy wiedzą, że oni się tak za bardzo tam nie kochają, czy to nie jest przyjaźń, tylko no jakiś wspólny interes, typu wspólne hobby, jakaś tam idea polityczna może też być, nie? A myślę, że trochę głębszym poziomem komunikacji to jest i tego zainteresowania drugim człowiekiem, to jest miłość do niego. I teraz skąd wziąć miłość do ludzi, nie? No, bo rozumiemy, że jak ktoś jest nam potrzebny, no to go tam już bardzo kochamy, nie? No, ale jak ktoś nam jest niepotrzebny, nie? Tak jak bezinteresowny. No właśnie, skąd wziąć bezinteresowną miłość do ludzi, nie? No myślę, że tu ja nie mam lepszego pomysłu niż uświadomienie sobie misji, jaką dał mi Bóg. Nie potrafię, bo tak to, no to bym tam nie gadał, wzruszał ramionami, a tak z każdym staram się porozmawiać, dowiedzieć się, czym on żyje, jak on myśli o Bogu, bo rozumiem, że na mnie, jako na chrześcijaninie, spoczywa misja, by przedstawić Jezusa Chrystusa kolejnym ludziom. Nie? I wiem, że jeśli oni nie poznają Jezusa Chrystusa, to pójdą do piekła. Nie? Dlatego rozmawiam praktycznie z każdym, z kim mogę. No jak się okaże, że chrześcijanin, że już idzie do nieba, no to dobra, to możemy pomyśleć, jak razem te ryby dalej łowić, czyli stajemy do klubu wędkarzy, wtedy przechodzimy. No ale w większości przypadków to przecież są ludzie w Polsce przynajmniej, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, którzy idą do piekła. I tutaj przyjęcie Bożej perspektywy. To jest zgubiony człowiek, który idzie do piekła, nie? Ja nie znam lepszego sposobu na rozwinięcie w sobie prawdziwej troski i chęci głębokiej rozmowy z tym człowiekiem. To jeszcze na koniec was chciałam zapytać o taki dylemat, dobre relacje czy prawda, czy mówienie prawdy, czy to w ogóle jest dylemat w komunikacji. No jest, często. Przytoczę komentarz od Kasi, który otrzymaliśmy. Dziękujemy serdecznie za wasze pytania i komentarze. Kasia pisze tak: nauczyłam się, że trzeba umieć wysłuchać drugą osobę, ale jakby nie było, trzeba się kierować prawdą. Też się nauczyłam, że kiedy chce się mieć poważne rozmowy, najpierw warto mieć panowanie nad swoimi emocjami. Emocje mogą dolać oliwy do ognia i w ten sposób pogorszyć sytuację. Jeśli kontrolujemy swoje emocje i pozostaniemy wierni sobie i prawdzie, druga osoba na pewno to doceni i nasza konwersacja ma większe szanse być owocną.
No właśnie, tu, ale mamy też takie sytuacje, że rzeczywiście mówienie prawdy w komunikacji psuje dobre relacje. I czym mamy się właśnie kierować przede wszystkim? Oglądałem film z dziećmi, z małżonką. I'm not ashamed. I tam jest, taka sytuacja, gdzie dziewczyna źle postępuje, a jej kolega, taki oddany jej, mówi jej, słuchaj, źle robisz. I ona bardzo się zdenerwowała. Osądzasz mnie tutaj, tam, żyć, tam nie wiem, no tak obraziła się na niego, poszła. Ale po krótkim czasie, czy tam, nie wiem, ileś tam dni zrozumiała, że rzeczywiście on miał rację, nie? I przyszła mu podziękować. Że zobaczyła, że to jest właśnie, no to jest prawdziwy kontakt, to jest prawdziwa miłość, nie? Że on mi powiedział prawdę, to było dla mnie bolesne, ja byłem na niego zła, ale dotarło do mnie to, że on ma rację i poszłam podziękować, także to prawda w relacjach jest bardzo ważna. Nie? A to nie był polski nie film? Był, nie, bardzo dobry. Kino na dziś, na to niestety jest po angielsku, ale z napisami, to można jeszcze coś złapać. Jeszcze tak, jak to ale właśnie dzięki napisom jest się można zrozumieć. Bardzo dobry film, bardzo polecam. Ale to rzeczywiście to jest, pokazuje też tą prawdę, że mówienie prawdy okazuje się tym czynem miłości w relacji. To zależy, na kogo trafisz. Salomon, najmądrzejszy człowiek z ludzi, powiedział tak. Powiedz prawdę głupiemu, to cię znienawidzi. Powiedz prawdę mądremu, będzie cię kochał jak brata. I wtedy masz przyjaźń. I wtedy wiesz, z kim masz do czynienia. My mówimy ludziom prawdę, no a oni reagują różnie, głupi tak, mądry tak, no i przynajmniej mamy jakieś sito. Czyli mamy prosty test. Myślę, że w następnym programie zajmiemy się tematem, jak budować przyjaźń, bo to już jest coś więcej i wymaga też większego nakładu czasu od nas. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym pierwszym takim kontakcie. Dziękuję Wam, że byliście z nami. Dziękuję Wam za Wasze szczere wypowiedzi. Mam nadzieję, że te głosy będą Wam pomocne. Czekamy na Wasze wrażenia i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.